działanie w ramach projektu unijnego. Udało nam się już wydrukować przewodnik historyczny. Jest to wspaniałe wydanie, no taka perełka wśród kolekcji, myślę, złocienieckich książek. Jest to przewodnik historyczny po Złocieńcu, który zawiera 7 spacerów tematycznych, czyli przenosimy się w przeszłość, że tak powiem. Możemy tam obejrzeć mnóstwo zdjęć, mnóstwo grafik i bardzo świetnie napisany, autorem jest Jarosław Leszczołowski, nasz znany regionalista. No po prostu polecam, zachęcam do czytania, jest to bardzo świetna lektura. Jest to jeden z elementów tego projektu, ponieważ poza przewodnikiem wydaliśmy także kalendarze na przyszły rok i kolejnym etapem będą spacery tematyczne, na które już dzisiaj serdecznie zapraszam. Spacery odbędą się w 2 ostatnich tygodniach lipca oraz w pierwszych 2 tygodniach września. Przewodnik można dostać, ponieważ jak mówiłem, jest to w ramach projektu, czyli dajemy go nieodpłatnie. Zapraszam do Centrum Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ulica Stary Rynek 6.